Wehikuł po raz trzeci zagłębił się w tunel historii. Tym razem nasi bohaterowie wybierali się w odległą przyszłość. Pogadamy tam z jakąś dziadką i ciut, wracamy do domu i koniec. No to wyjaśniam, ale po kolei. U nas Kretów jest inaczej niż u wszystkich. A to dlatego, że podług legendy tak się złożyło, że kobiety Krety są z Marsa, a mężczyźni Krety przylecieli z Wenus. No i stąd wzięło się całe to zamieszanie. Podczas gdy twój przodek męski to ojciec, czyli tata, mój i każdego innego Kreta także, to matek. No i brnąc dalej tym wątpliwym tropem, u ciebie jest matka, a u mnie tatka. Moi rodzice to matek i tatka. Ach, tęsknię za nimi. O matku. Tak, właśnie dlatego mówię o matku. Wbrew pozorom to wcale nie jest błąd. Co w tym śmiesznego? Wracając zaś do naszego obecnego zadania. Jak myślisz, Reksiu, jak u Kretów nazywa się tatka tatki albo tatka matka? Oczywiście dziadka. Takie śmieszne, tak? No dobrze, no to jak się nazywa u Kretów matek tatki lub matka? No babć, oczywiście. Nie rozumiem tylko, co cię tak śmieszy. No dobra. Nostradamus powiedział, że mamy odszukać pewną dziadkę w domu z czerwoną dachówką, żeby to powstrzymała babcia przed... opowiedzeniem wnukom o wehikule czasu. Rozumiesz teraz? Jak zaczął mówić o dziadce i babciu, to od razu wiedziałem, że chodzi o Krety. Dobra, doigrałeś się. Już ci nic nie mówię. Milczę jak grób. Koniec. I tak oto Reksio oraz milczący jak grób i nieco obrażony Kretes dotarli do czasów przyszłych. Reksio i Kretes znaleźli się w... Nic nie mówię, nic nie dokańczam, jestem obrażony. Znaleźli się w kanałach ściekowych.